W tej lekcji rozwiążemy sobie dwa e, problemy dotyczące kątów e, w trójkątach. I pierwszy e, problem jest następujący. Miara największego kąta w trójkącie jest cztery razy większa od miary drugiego największego kąta. Najmniejszy kąt ma miarę 10 stopni. Wyznacz miary kątów tego trójkąta. E, no widzimy, że tutaj mamy samą treść, brakuje nam trójkąta, więc najlepiej będzie, jak narysujemy sobie taki trójkąt. E, no chyba każdy wie, jak robi się e, trójkąt, jak rysuje się trójkąt. Ja zawsze rysuję sobie trzy punkty i łączę te punkty, o, w taki sposób. Otrzymuję trzy odcinki, które są bokami tego trójkąta. I teraz wyciągamy informacje z zadania. Na pewno wiemy, że miara najmniejszego kąta ma 10 stopni. No załóżmy sobie, że to będzie nasz najmniejszy kąt i tutaj będziemy mieli 10 stopni. I teraz dalej. E, miara największego kąta w trójkącie jest 4 razy większa. 4 razy większa od miary drugiego największego kąta, czyli pozostałe nam dwa kąty, jeden będzie największy, drugi będzie e, mniejszy, tak? I e, załóżmy sobie, że ten kąt będzie największy, a ten będzie drugim największym kątem, czyli oznaczymy sobie miarę tego kąta jako x. Skoro e, to nie jest największy kąt, a miara największego kąta jest 4 razy większa od miary drugiego największego kąta. To skoro miara tego kąta ma x, to miara tego kąta będzie 4x, prawda? Najmniejszy kąt 10 stopni. E, e, drugi największy kąt ma e, miarę x. E, a największy kąt jest 4 razy większy od tego drugiego, czyli musimy miarę tego kąta przemnożyć przez 4, a skoro to jest x, to będziemy mieli 4x. I będziemy korzystali znowu z tego, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, czyli tutaj będziemy mieli y, 10 stopni, dodać 4x, dodać x. I to ma nam dać w sumie 180 stopni. I teraz e, widzimy, że 4x plus x da nam 5x. Będziemy mieli 5x plus 10 stopni, to jest 180 stopni. Odejmiemy od lewej strony 10 stopni, od prawej strony 10 stopni, to otrzymamy 5x równa się. Tutaj będziemy mieli 170 stopni. Musimy je podzielić obustronnie przez 5, więc będziemy mieli 170 stopni podzielić przez 5 i teraz popatrzmy. 30 razy 5 to jest 150, więc brakuje nam 20. 5 razy 4 to jest 20, więc tutaj będziemy mieli 34 stopnie. I wyznaczyliśmy sobie miarę tego kąta. No, miara tego kąta to jest 34 stopnie. A miara tego kąta jest 4 razy większa, więc będziemy mieli tutaj 34 stopnie razy 4, 4 razy 4 to jest 16, 3 razy 4 to jest 12, tutaj musimy dopisać 1, tak? Czyli będziemy mieli 136 stopni. No, tutaj może nie wygląda, że ten kąt ma miarę 136 stopni. To był rysunek pomocniczy, który miał nam tutaj wyjaśnić w jaki sposób się to rozwiązuje. No 130 stopni to jest kąt rozwarty, tutaj tego nie widać, ale tak jak mówiłem... Nie mogliśmy tego przewidzieć, że to będzie kontro więc to był rysunek pomocniczy, który dużo nam pomógł. I teraz przejdziemy sobie do rozwiązania drugiego problemu. Tutaj widzimy, że mamy taki rysunek i to, co będziemy chcieli zrobić, to będziemy chcieli wyznaczyć miarę tego kąta oraz miarę tego kąta. Aby wyznaczyć miary... Tych dwóch kątów, tego kąta oraz tego kąta musimy zastanowić się z czym mamy do czynienia. Popatrzmy. Taki najbardziej pospolity błąd jaki tutaj można popełnić to bezmyślne zapisanie, że miara tego kąta jest identyczna jak miara tego kąta. No można pomyśleć o tym, że to są kąty wierzchołkowe, ale to jest błędne rozumowanie. Kiedy powstają kąty wierzchołkowe? Jak dwie proste przecinają się, tutaj w tym punkcie i to jest ważne, że to są dwie proste, a widzimy, że tutaj to nie jest prosta. Widzimy, że to jest prosta, ale ona nie jest przecięta inną prostą. Widzimy, że to tak jakby załamuje się w tym miejscu, więc to nie jest dwa. X. To, co możemy zaobserwować, to że tutaj są strzałeczki, one nie są tutaj bez powodu. Jeśli zrobimy z tego odcinka prostą w taki sposób, że przedłużymy to w ten sposób, wiemy, że te dwa odcinki są równoległe, więc jeśli, może zrobię to troszeczkę lepiej, żeby było to tutaj bardziej odnoszące się do rysunku. Widzimy, że jeśli to są strzałeczki, to te dwa odcinki są równoległe. Jeśli przedłużę je w taki sposób tutaj, o, że dorysują te proste linie, w taki, w taki sposób, że z tych odcinków zrobię proste, to widzimy, że mamy tutaj tak dwie proste. I widzimy, że jeśli przedłużyłbym to w taki sposób, o, to mielibyśmy sytuację, w której dwie proste równoległe są przecięte trzecią prostą. W takiej sytuacji powstają nam e, pewne kąty i widzimy, że tutaj mamy kąt, e, który będzie miał swój kąt odpowiadający tutaj w tym miejscu. Ten kąt będzie miał e, miarę 4x. I to, co teraz możemy zaobserwować, to że ten odcinek, który mieliśmy tutaj przedłużyliśmy w taki prosty sposób, czyli te dwa kąty mają wspólne ramię, tak, to jest to wspólne ramię, o, to, które teraz pokazuję, i te dwa pozostałe ramiona dopełniają się do prostej, czyli to są kąty przyległe, które sumują się do 180 stopni. I jeśli z tego skorzystamy, to będziemy mogli tutaj elegancko dojść do wyniku, czyli mamy 4x plus 2x równa się 180 stopni, tak, bo to są kąty przyległe. Mają wspólne ramię, a pozostałe tutaj dopełniają się do prostej. 4x plus 2x to 6x równa się 180 stopni i dzieląc Oby dwie strony przez 6 otrzymamy, że x jest równy 30 stopni. Stąd też chcieliśmy wyznaczyć miarę tego kąta. To jest 2 razy 30 stopni, to jest 60 stopni. A tutaj mamy 4 razy 30, to jest 120 stopni. I wykonaliśmy nasze zadanie, czyli wyznaczyliśmy miarę tego kąta oraz miarę tego kąta.